Cześć, cześć, z tej strony Marcin Mikiski z kanału Mikromikusyty, czyli ja, a raczej powinienem się przywitać, czy wszystkiego najlepszego w Mikołajki. Otóż tak, bo dzisiaj są Mikołajki i dzisiaj, otóż nie wiem, czy będzie odcinek z Martyną Domek kontra Domek, ale jest dalej daily, po prostu musi być dalej daily, no bo jest dalej daily. A dzisiaj może nie być odcinka z Martyną, właśnie tak jak mówiłem, no bo po prostu nie wiem, czy może przyjść, bo ma tam sprawy takie prywatne, o. A takie sprawy prywatne. No i dzisiaj sobie po prostu zrobimy opening tych kart na Mikołajki. Dostałem tak jak co roku, chyba od trzech lat dostaję właśnie takie karty. No i zobaczymy, co będzie. Ja właśnie chciałem takie karty, bo ja po prostu lubię dla was robić openingi. Okej. No i tak nie otwierałem, ale tak się otwiera, więc okej. Ale to jest ładne. Okej. Puszeczka. I tutaj są limitki. Ja nie patrzę, ile jest tutaj tych limitek. Raz, dwa, trzy. I 100 końców. I 100 końców. Okej. Okay. Tak, 10 saszetek powinno być. A ogólnie to wam coś powiem, że ogólnie to jeszcze dostałem takie oto tiktaki, moje ulubione. Wiecie jak Mikołaj, wiecie. Dobra, tutaj jest ogólnie Mikołaj, a tutaj są gumy, jeszcze miałem misia i książkę. Ja uwielbiam książki, tylko że tam ma 67 stron i w jedną noc przeczytam Mikołajek, bo uwielbiam te książki, mam ich bodajże 15, a więc ogólnie to już zaczynam opening, bo na razie to nie gadam o openingu, a więc tak. Na początku sobie robimy tak opening, no i mam nadzieję, że coś fajnego mi dropnie, no bo dawno nie dropnęło. Ostatnio no Cristiano Ronaldo to był chyba, czy Messi. A więc no dobra, ale tak to poza tym to żadne. O, Nelson Semedo, Barcelona oczywiście. Tutaj jest ogólnie. No ostatnio był ona, więc nie będę czytał. A Sebastian po prostu przeczytam imię. Tutaj jest, na razie nie pokazuję. Tutaj jest Gabriel Jesus oraz Fernandinho. Mega fajna karta. Tutaj jest, już pokażę, albo dobra, teraz pokażę wam Luka Modric. No na takim produkcie raczej wam nie zależy, nie? Chciałem wejść na promocję, ale widzę, że to są właśnie jakieś lodówki i tak dalej. Okej, Ola, nie wiem. Okej. I jeszcze tutaj jest Emelkan. Teraz wybrać liczbę od 1 do 7, czyli od Oli zależy, jaka to będzie kategoria. I tutaj jest jeszcze Manuel Neuer. Razem 248 punktów. Mieni się, mieni. Ale niestety nie widzę. Okej, druga saszetka. Jak wybierzesz coś powyżej, no to wtedy będziesz wybierała jeszcze raz. I ogólnie chyba w każdej paczce jest po raz, dwa. Cztery bazówki, a więc po prostu lecimy dalej. Tripper, dobra, ja tak to będę wymawiał, Tripper. No i teraz słuchajcie, najdroższy produkt na aktualny moment. Okej, Harry, po prostu Harry. Harry. Wziąłem czarny, no bo czarny jest jednak bardziej uniwersalny. Harry. Tutaj już wam pokażę, jest jeszcze Joa Felix. Fajny prezent dla święta. Cieszę się, że dzięki temu, że oglądacie. Okej. Okay. Możecie słyszeć Jawora, bo ogólnie ja jestem fanem wielkim Jawora, takim największym. Samir Handanowicz. Zobaczmy. Kota, która jak najbardziej ma sens przy takim sklepie. Handanowicz. Kojarzy mi się z PLKD. Zmieniamy tutaj kwotę. A no tak, bo on go trafił z paczki, co nie? No, trafił go z paczki. 8-8 chyba było. Harry. Powiedzmy, że tak to będę czytał. Harry, powiedzmy. Dobra, a jeszcze ostatnia karta to jest Barcelona. Bam. Że często gęsto jest ciężko cokolwiek znaleźć, tym bardziej, że... Barcelona. Teraz tutaj będzie tam. Tutaj są bazóweczki oczywiście. Pierwsza to jest Rodrigo. Że
jeżeli nie, no to przepraszam, w każdym razie biorę coś takiego. I to jest w ogóle jakaś gra karciana, spoko opcja. Produkt numer 5. Rodrigo, Vinicius Junior. Sprawdźmy jeszcze kwotę i mam nadzieję, że znajdziemy coś uniwersalnego. Junior, tutaj jest, no to później pokażę, to później pokażę. A więc teraz jest tu jeszcze Leo Suarez. Tak jak Leo Messi, to jest Leo Suarez. Ojej. Bruno Fernandes, Manchester United. Pieski albo koty. Wybierałam między psami a kotami? Tak, a co? Nieważne, dlatego też postanowiłem, że będzie to losowe. Myślę, że spoko opcja. Dobra, tutaj jest jeszcze FIFA 365, FIFA World Cup, FIFA Trophies. Nie umiem tego przeczytać, sorry, nie jestem mistrzem angielskiego. Mam 10 lat prawie. Nie umiem aż tak angielskiego, pani. Okej. Teraz jeszcze wlatuje Saul. O, wybrałam coś? Nie kliknęłaś jakoś dziwnie. Możesz tak nie klikać agresywnie? Okej. Następna saszetka. To już chyba czwarta, tak podejrzę. Może na początku wszystkie otworzę, o, no, to by było fajnie, lepiej, o wiele lepiej, bym nie musiał otwierać za każdym razem, to otworzymy sobie. Okej, a więc tyle ich jest tutaj kart z tych saszetek, czyli chyba 5, a więc na serię, a ogólnie tutaj saszetek jest 10-60 kart, spoko. A więc lecimy z openingiem dalej. Tutaj będzie ogólnie Shakai. Tutaj jest Lucas Levia. Tutaj na razie odkładamy. Tutaj też na razie odkładamy. Tutaj też na razie odkładamy. A tutaj jest jeszcze Michael. Michael, jak to zwał, jak zwał, tak zwał. Nie umiem po prostu ogólnie języków, tylko umiem polski. Chyba wiecie. No, a więc to jest Lisson Martinez, po prostu Martinez. Martinez. Tutaj jest o Valverde. Oczywiście Real Madrid. Okej. Okej, tutaj jest tak. Tutaj wam pokazałem. Tak wam pokazałem. A więc teraz lecimy dalej. Tutaj jeszcze nie pokażę, bo to jest karta specjalna. Tutaj też jest karta specjalna. To jest Ivan Rakitic. Ale fajnie było dostać coś takiego pod choinkę, to. Okej, tutaj jest Strontman. Także znajdźcie koniecznie. Strontman. W momencie to rozdamy. Strontman. Dokładnie. Okej. Subskrybujcie kanał po więcej. Tutaj jest ogólnie Manuel Akanji. Okej. A więc taki jest tutaj. Teraz tutaj będzie Dybala, Paulo Dybala. Paulo Dybala tutaj jeszcze nie pokażę. Dobra, spoko. Tutaj też jeszcze nie pokażę. Tutaj. Nie, tutaj mogę. Davies. Nie wyspaliśmy się. Okej. Wczoraj dość późno robiliśmy tego piernika. W dodatku musieliśmy. Gnabry. Ale jesteśmy daily to daily. A dzisiaj historia o tym, jak psy rozniosły nam choinkę. Tak, bo to już się, słuchajcie, wydarzyło. W pierwszy dzień, Stefan Devry. Wyszliśmy z domu na półtorej godziny, to zostawiliśmy kamerę, która patrzyła na choinkę. I wydarzyło się to. Okej. Okay. Chyba widzieliście, ale dobra. Tutaj też nie widziałem takiej nigdy karty. Tutaj jest Herrera. Kehrer, po prostu powiem Kehrer, bo pewnie źle powiem imię Kehrer, po prostu, tak jak przeczytałam. Tutaj, o, Gabriel Jesus. Ola, szkody, o tej szkody. No, tutaj są, nie są, Jesus. Są tylko ściągnięte jakby tu. Gałęzie. Tu
Tutaj oczywiście bramkarz ma musi być Marc-Andre ter Stegen. A nie jest tu, przepraszam. Jest. Okej. Tutaj będzie Juan Mata. Ej, jeszcze jedna bombka. Ona jest cała pogryziona. Do niej u góry drzwi rozrzucili. Ja nie mogę, ale oni... Tutaj nie pokażę. Dobra. Tutaj też nie pokażę. A tu jest Tadić. On się tak boi, bo on już jest taki emocjonalny. Zobaczcie, jak się teraz podmila. Tadić. Tadić też się podmila. To jest mega emocjonalny pies. Tu będzie Salvio. On się w ciemności strasznie boi. W ogóle ludzi się w nocy boi facetów w kapturach i tak dalej. Także nie wiem, co tam mu się działo. Przed tym, jak go wzięliśmy, Martin, Henry Martin. Ale jest strasznie emocjonalny. Tak jak wie, że coś źle zrobił i my możemy być na niego źli, to on po prostu... Tutaj jest jeszcze Ron Gier. Tak sobie wyobrażasz naszą przyszłość, okej, ja rozumiem. Dobra, już raczej więcej bombek nie zjedzą. Okej, to jest dobra karta. Tutaj też jest dobra karta. Tutaj też jest dobra karta. Tutaj jest już no taka. Ogólnie to jest Curtis Jones. Nie mieliśmy w sumie okazji wyjść na dłużej z domu. A dzisiaj taką okazję będziemy mieli. Po tym, co się wydarzyło, doszło kilka ozdób i dlatego też postanowiliśmy... Korea. Korea. Nie jedną, tylko dwie, żeby nam patrzyły na różne strony domu i zobaczymy, co oni zrobią. Tak, ty, bo ty zawsze zgrywasz niewinnego, a się okazuje potem... Alvarez? Ci nie ominął, bo świąteczny odcinek są teraz codziennie. Okej. Ja też mam daily. Okej, to jest karta specjalna. To jest karta też specjalna. I ostatnie dwie bazóweczki. To będzie Robertson. Mam go w Division Rivals. Okej, właśnie mam go w Division Rivals. Naprawdę tylko w karcie 9-4 bodajże, 9-4. Zapomniałem, jaka to karta, ale chyba mniej więcej 9-4. Tutaj jest jeszcze Serdar. No i to były wszystkie karty. Teraz pokażę wam wszystkie te, które były świecące. Dobra. Pierwsza to będzie FIFA World Cup History. Smakuje chyba jak piernik. Nie smakuje ci? Nie, nie lubię. Ale możemy podrywać i zawieźć to. Neres. Wszystko ustawiamy. Jedziemy na początek coś zjeść, bo w ogóle nie zjedliśmy śniadania. Wstaliśmy 10:30. Dobra, to jest taka moje... No dobra. Tutaj będę z innego klubu odkładał. Tutaj jest Robert Lewandowski. Ja ogólnie... No nie... No ogólnie to dla mnie nie jest jakimś moim ulubionym piłkarzem. No, szczerze przyznam, nie za bardzo go lubię, ale ten, kto lubi, to go lubi. Tutaj kładziemy. No i teraz jest, jeszcze jest... Kto to jest? Wijnaldum. Jezu, gdzie ja pokazuję? Wijnaldum. Tutaj jest, no dobra, z tego klubu odkładam. To jest FIFA World Cup znowu History, ale to jest taka fajna. Okej. Okay. Tutaj Milner. Frytek, małą porcję frytek. I zestawem surówek. I drugiego poproszę również Devolaya z serem. Z tym, że z ziemniakami z wody. I surówką z Milner. Macie? Tego klubu odkładam. Tutaj jest Leonardo Bonucci. Bonucci. Już nieważne. Tutaj jest... Z tego klubu już nie odkładam, ale na serio mega karta. Tu jest Di Maria, Mbappé i Neymar Junior. A po zjedzeniu dalej będziemy się bawić w Mikołajów i będziemy rozwozić pierniki po rodzinie. Którą część dajemy? Okej. Okay. Tutaj położę na końcu. To będzie 100 Mats Hummels. Od pewnego czasu na Twitchu jest straszna faza na tirki, czyli na Euro Truck Simulatora. Pooglądałem trochę innych osób, które w to grają i też się wkręciły. Szalkę. Żeby mieć jeszcze lepsze odczucia z jazdy, wypadałoby mieć kierownicę. Dlatego teraz lecimy do MediaMarktu. Taką z Ferrari, chyba co będzie. Szalkę Laporte. Powaliło cię? Cześć, Tańsza. Zobacz, jaka fajna. Ale pedałów nie ma, Ola. Laporte. Tutaj jest
Carlos Tevez. Znaczy nie, no niby ta nie jest zła, ale no nie ma tego czegoś. Tevez. I tu jest ostatnia bazóweczka. Nie, bazóweczka. Skriniali. Nie, po prostu nie będę czytał, nie będę mówił, bo takie, no bo nie umiem, po prostu nie umiem. Okej. Okay. No i teraz ten klub, czyli pewnie już wiecie, jak napisz Karim Benzema, dobra, po prostu Karim Benzema. Karim Benzema. Sergio Ramos. Valverde, znowu tylko na karcie specjalnej. Spoko by to było, tylko gdzie byśmy to postawili, żeby psy się nie dobrały. Właśnie, jestem ciekaw, co to i psów, pewnie kolorowo. Casemiro. 9-2 czy 8-2? Chyba 9-2, co nie? Tak, 9-2 i 8-9 na obronie, okej. Okay. Tutaj były te dwie karty, te Magd Hummels i te. A więc teraz jeszcze są karty te specjalne. Pierwsza to będzie Ederson! Mega karta, mega zrobiona. Mega karta. 9-3. Tutaj jest karta Mario Lemina! Tych wiśniami, mega no, co? No ładnie, świąteczny. Możemy wziąć. Ogólnie to jest... Nie pamiętam. Nie pamiętam tego klubu, jak ja mogę nie pamiętać. Dobra, tu jest ostatnia karta, ale najpierw pokażę wam po prostu konsy i dam wam do nich ten... Dam wam do nich kody. Spory problem. Bardzo duży problem. Okej. Samochód pokazał mi coś takiego. Idziemy zobaczyć, co się zadziało. Wow. Wojciech Szczęsny. Tego to się chyba nie pomaluje, co? Co teraz? Wojciech Szczęsny! Asystans, trochę sobie postoimy i poczekamy. Ja pierdzielę, no nie. A ja nie wiem, czy ja nie mam. Dobra. Tutaj tak. No i ja bym się z wami żegnał, bo już 17 minut i 15 sekund, 20 i 30 sekund, a więc cześć, trzymajcie się, do zobaczenia, może jeszcze dzisiaj z Martyną w domek kontra domek, no ale na razie do zobaczenia, elo i pa, zostawcie łapy i suby w górę!